Drugi weekend marca upłynął miłośnikom jajowatego sportu pod znakiem Pucharu Sześciu Narodów. I tak Walijczycy, którym prawie wszyscy kibicujemy, chociażby z racji ich polskich zgrupowań, pewnie pokonali Italię 24-3, natomiast Irlandczycy uporali się ze Szkotami 34-14. Ale i na naszym podwórku dużo się działo. Reprezentacja Polski trenowała z zespołem Federal Un Mâcon, natomiast w Gdyni, na Narodowym Stadionie Rugby, mistrzowie Polski Arka Gdynia podejmowali sparingowo walczące o powrót do elity sopockie ogniwo. Była okazja, aby dowiedzieć się, jak minął zawsze ciężki okres przygotowań do rundy wiosennej. To zaczęliśmy dosyć szybko, zaczęliśmy już w grudniu przygotowania. Trochę szybciej niż zwykle z tego względu, że pierwsze mecze od razu mamy, pierwszy mecz z Budowlanymi Łódź, potem z Lechią, także musimy być na te pierwsze mecze już zrobić dobrą formę. No, zobaczymy, jak to będzie. No, to byliśmy kawał dużej pracy zrobiliśmy. No, patrzę z optymizmem. Widać to na boisku, że jeszcze nogi ciężkie są? Trochę jeszcze tak, ale chłopacy już się coraz lepiej zaczynają ruszać, także każdy kolejny sparing wygląda coraz lepiej. Także dzisiaj kolejny mecz, drugi sparing z Ogniwą gramy. Ogniwo bardzo dobry przeciwnik, także tam tutaj trudne warunki stawia, jest dosyć wyrównany mecz. Także myślę, że to potrzebujemy przed meczem z Łodzią. Mieliśmy bardzo dobre warunki stworzone. Dzięki współpracy z siłownią Colaseo praktycznie bez ograniczeń zawodnicy mogli korzystać z tego fajnego obiektu. Dzięki współpracy tutaj z naszymi kolegami, którzy są przy naszym klubie, uzyskaliśmy dostęp do Ergo Areny, bardzo fajnej hali treningowej, więc tu na obiekty nie możemy narzekać. Teraz wyszliśmy od półtora tygodnia na ogniwo już i korzystamy z boiska. Myślę, że mimo wyniku dzisiejszy mecz jest dużo lepszy niż dwa tygodnie temu. Jestem zadowolony na tą chwilę z postawy zespołu. Brakuje nam jeszcze kilku osób. Myślę, że jeżeli w konfrontacji pierwszoligowej się spotyka z mistrzem Polski, jakby to powiedzieć, jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem. Nieco bardziej krytyczny w ocenie kolegów jest wspomniany Piotr Zeszutek. No momenty tragiczne, ale no przecież piękna akcja była. Przyłożyliśmy punkty, tak jest. No. Mogło być lepiej. No, brakuje tutaj właśnie zgrania i dziewiątki przede wszystkim. No, jest problem z pierwszym podaniem. Nie ma pierwszego podania, no to nie będzie gry, no bo nie ma kto grać. Tak? Na tle mistrzów Polski te sparingi na pewno zaprezentują w ważnych meczach o awans do ekstraklasy. Oczywiście, no super, że gramy, że są mecze. No, tego nie było przez ostatnich 2-3 lata, odkąd gram w seniorach. Nie było tak dużo sparingów. No, co dwa tygodnie sparing przed ligą, no to na pewno zaprocentuje, zaowocuje i da to jakieś korzyści, myślę, na wiosnę.